Sexy kolory i sexy jedzenie. Dziś o tym porozmawiamy. Sylwia Stachyra i Marek Borowiński. Zapraszamy, oglądajcie ten odcinek. Sylwia, tak patrzę w Twoje oczy i widzę tam wielką pasję do jedzenia. Powiedz mi, skąd to się u Ciebie wzięło? Jak to jest być top szefem, tak? Słuchaj, nie wiem. No, to znaczy, wiem, jak to jest być tym szefem, ale nie, pasja do jedzenia, po pierwsze, trzeba kochać jedzenie, lubić jeść i lubić karmić ludzi. Okej, okay, rozumiem, a powiedz mi taką rzecz, skąd takie doświadczenie, tyle osiągnięć, młody wiek, taka historia. Jak ty to robisz? Powiedz to nie, w ogóle, jestem tak? Po prostu dobrze zakonserwowana. Słuchajcie, kolory konserwują, był make-up, oczywiście wcześniej to się działo, ale to tak jest. Dobra, wracamy do tak. Jedzenia. Twój pierwszy smak, jakby zamknęła oczy, zamknij oczy, proszę Cię, Sylwia. Mhm. I przypomnij sobie pierwszy smak z dzieciństwa. Jaki on jest? Pierwszy smak z dzieciństwa? Słodki. Słodki, tak? A co ze słodyczy? Więc to nas naprowadza na taki wątek, który chciałbym wiedzieć. Nie chcę tutaj reklamować jakiejś firmy, ale to była taka tubka, którą kupił tata i mi ją dał. Okej, ja wiem o jakiej tubce. Słuchajcie, mówię oczywiście o sobie. W pewnym wieku się pamięta takie tubki, bardzo smaczne, bardzo rewelacyjne. Powiedz mi, jak jedzenie to, jak słodkie, jak jesteśmy przy tym temacie, jako pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, to co jest takiego dzisiaj, co lubisz ze słodyczy przygotować? Przygotować. No i właśnie tu trafiłeś w ten punkt, gdzie uważam, że tak. Mhm. Jest zawód kucharz i zawód cukiernik. Okej, okay, czyli ciebie ja, jeżeli chodzi o przygotowanie słodyczy, mam, robię, jednak uważam, że cukiernicy zajmują się w tym wybitnie. Czyli ty masz ten jeśli podział profesjonalny, tak? To nie chodzi o profesjonalny, tylko wydaje mi się, że o tyle jest łatwiej, że na przykład jeżeli gotujesz, zawsze kiedy ci coś, można powiedzieć, nie wyjdzie, albo czegoś ci brakuje, to dodasz ten smak, gdzieś zamienisz, gdzieś podszlifujesz. W cukiernictwie wszystko musi być odmierzone i perfekcyjne. Musi być dokładnie. Okay. Więc ja tutaj czyli mam ja rozumiem, dlaczego dzisiaj rozmawiamy o seksie jedzeniu, bo tam jest większa możliwość na zmianę. No tak, jak w seksie używamy wyobraźni. Oczywiście, kochani. Najbardziej seksowne miejsce? Oczywiście, Sylwia, no opowiadaj, tak, bo mieliśmy przerwę na seks. Zależy, bo na przykład właśnie, bo to jest tak, że seksowne miejsce dla każdego może być inne. No nie wiem, ja staram się podchodzić profesjonalnie. Nieważne, gdzie gotuję, to zawsze jestem bardzo wybitnie wręcz skupiona. Wiesz co, o seksowne miejsce pytam w tym kontekście, bardziej mi zależało o tym, która kuchnia, czy duże przestrzenie, metalowe blaty, czy na przykład Twoje podróże, rejsy, statki, gdzie no, kuchnia jest zdecydowanie mniejsza, bo są takie, a nie inne warunki i jakby tu trochę, gdzie łapiesz takie flow, wiesz co, gdzie takie... jest moment, że to Ci jakby tak płynie, wiesz, bo ja bardzo często, jak mówię na spotkaniach czy na szkoleniach o kolorach, to mam taki moment, że jest taki kontakt jakby i z publicznością, z tym, co robię, że trochę to płynie, ta wiedza, ten przekaz. Jasne. Jak jest u Ciebie? Gdzie jest ten moment i czy kuchnia też Cię inspiruje jako taki flow, które no właśnie coś dodasz albo masz to coś, co Cię niesie, że to wyjdzie, to skropisz, nie wiem, dodasz różne składniki i to jest właśnie to, co chciałaś. Albo w danym daniu uważasz, że dodasz coś lepiej, nie chcę powiedzieć, że się wzniesiesz na wyższy poziom, bo zastanawiam się, jak to u Ciebie jest jeszcze możliwe, bo to już jesteś, wiesz, wysoka, ale to mnie interesuje. Gdzie to się na rozgrywa? Pewno nie ukrywam, że super jest to, że możemy pracować na produkcie. Jeżeli pracujesz na ekskluzywnych jachtach, tak jak ja miałam możliwość, mogłam pracować na najlepszym wybranym produkcie. Czyli tak naprawdę pieniądze nie grały roli. Jednakże ja zawsze uważam, że nie powinniśmy marnować produktów i staram się to tak obierać, żeby wykorzystać i wycisnąć z niego do końca wszystko. Czyli jeżeli na przykład robię krem z selera, to ze skórki z selera zrobię, nie wiem, fajny chrust, dodam, stworzę dekorację. To Ci się rodzi w głowie, jak to jest, bo to mnie interesuje. Ten moment pojawienia się pomysłu, gdzie... To jest trochę taka matematyka. To jest takie trochę podzielenie, pomnożenie. Kurczę, bo dla mnie jest trochę jak malowanie. Tworzysz kolor, robisz obraz, nie? Coś dodajesz, mówisz, dobra, to ja to tak pociągnę, tak? Jeżeli robię na przykład kolację wystawną na, nie wiem, chociażby na przyjęcie weselne dla kogoś i to ma być takie przekrój, trochę te menu degustacyjne, to nawet dla swoich pracowników tworzę rysunki. Ale tak, tworzę rysunki, jednak na końcu zawsze robimy tak, żeby to, co ma być podane, było nie tylko moją wizją, ale całego zespołu. Czyli tak naprawdę ja ich zmuszam do tworzenia.
Bo A ja powiedz mogę mi, mieć daje ci wizję. się ich ulepić, żeby tworzyli? Czy jakby czujesz taką moc w prawdziwym życiu, ludzie chcą się otworzyć? Bo jeżeli ty ich mówisz mi, że pracujesz z nimi na poziomie kreatywności, to po pierwsze już wiem, że musisz być miła w pracy, a nie straszna, bo ludzie zastraszeni nie są kreatywni. Po twarzy widzicie, co się dzieje, tak? Kamera Różnie na sobie bywa, różnie bywa. Okej, okay, ale wiesz co, jak ci się udaje tworzyć tą kreatywność, bo okej, okay, ty ją masz i są, jak rozpoznajesz ludzi, którzy... Jakich dobierasz też do pracy, żeby zespół z tobą pracował na takim poziomie kreatywności, takiej, wiesz, nucie, bym powiedział, energii takiej natywnej, takiego czegoś, że okej, okay, wiesz, że ty mu powiesz, otworzysz go, tą osobę, z którą pracujesz w zespole, bo często mówisz, że ty, kuchnia, to też zespół. I jak ty wyłapujesz tych ludzi? Skąd to wyczucie, ten ja myślę, nos że to do... Jest tak, właśnie, to jest taka sztuka kompromisu, żeby tak podzielić tort, żeby każdy myślał, że ma największy kawałek. Czyli wiesz, że pomimo tego, że ja tworzę, jestem jakąś głową, to na koniec oni nawet nie zdają sobie sprawy, że to oni to zrobili. Tak? Okej. Okay. A oni Czyli, potem się tego tak, uczą, mają już tą świadomość tego? Ja mówię, zobacz, zerknij, przypomnij sobie, ty stworzyłeś ten talerz, dodaj, zrób tak jak tamtym razem pokazywałam tobie. Oni na przykład się czasem denerwują, ja pamiętam kiedyś ja na szefa kuchni, mówię, kurczę, przyszedł dzisiaj, zrobił taki i taki talerz, ja sobie to zarejestrowałam, wiem, gdzie dokładnie ten listek ma leżeć, przyszedł na drugi dzień i znowu przestawił. Co z tym szefem jest? O co im chodzi, tak? I tak, a teraz się łapię i się śmieję sama w głębi duszy, że robię tak samo. Że na przykład pokazywałam im, że marchewka tu ma być zawinięta, gdzieś coś innego, a za chwilę to przestawię. Bo na tym to polega. Okej, okay, jeżeli mamy 30 talerzy, niech będą takie same. Ale, co jest istotne, że on nie zawsze musi tak być, bo ktoś może to zrobić lepiej niż ja. To, że ja dzisiaj, nie wiem, wytnę łyżką, paryską z jabłka kółko, a on później zrobi, czy ktoś wyskrobie, nie ma znaczenia. Ważny jest efekt końcowy. Smak, Jasne. Głębia i oczywiście ta wizualizacja połączenia z kolorem. Jasne, jak jesteśmy przy kolorach, najbardziej kolorowa potrawa, którą wykonałaś w podróżach morskich na jachtach. Jakie miała kolory? O kurczę, jeśli dobrze pamiętam, to zaczęło się od tego, że miałam homara błękitnego, więc najpierw tak w oknie, chyba nawet jeszcze gdzieś mam zdjęcie, przyglądałam sobie, jakie kolory się... A tak masz selfie z homarem, tak? Słuchajcie, tak, tak z homarem, gdzie, okay. Gdzie tak naprawdę te kolory w samej naturze występują, już się na nim mienią. Mm-hmm. Później, kiedy sparujesz go albo zagotujesz przez chwilę w wodzie, on zmienia kolory. To już jest takie interesujące. I później to całe otoczenie naturalnie używając, nie wiem, ja uwielbiam sos Thermidor. Jest to taki specjalny sos do wykończenia homara i przypieczenia. Przepraszam, przerwę ci, nie wiem, czy wy wiecie o tym, ale ja tak udawałam, że wiem, co to jest ten sos, ale jestem bardzo wdzięczny, że Sylwia to wyjaśniła, ale mów, kontynuuj dalej, bardzo cię proszę. No można sobie wygooglować, XXI wiek. Okej. Okay. I tak naprawdę na samym już wiem, jak smakuje ten homar. Kończę go tym sosem, jest on przypieczony i tylko wystarczy coś takiego bardzo delikatnego, aby tą czerwień, żółć, to wszystko podkreślić. I oczywiście coś tylko na przykład drobnego zielonego. Czerwień bez przesadyzmu, prawda? Cały świat, smaki, jachty, homary, Turcja, Stambuł, cieśnina Bosfor, wszędzie byliśmy, a jesteśmy w Lublinie. Zobacz, wróciliśmy do miejsca. Dlaczego tu, dlaczego te smaki? Dlaczego tu, dlaczego te smaki? Przede wszystkim pochodzę z Lublina. Tu się urodziłam, wychowałam. I powróciłaś. Tak, i powróciłam po wielu, wielu latach. Chyba 1/3 życia spędziłam poza. Nie żałuję i tak samo nie żałuję powrotu do Lublina, do korzeni, do mojej rodziny. Moja córka się teraz tutaj wychowuje. Fantastycznie. Mój narzeczony też pochodzi z Lublina. Wszyscy jesteśmy tutaj i mi się wydaje, że fajnie jest... pojechać, zobaczyć, doświadczyć, nauczyć się bardzo wielu rzeczy, przywieźć to z powrotem do domu i mieć chęć nauczenia innych tego, co się zdobyło, więc... To takie twoje miejsce na świecie, ten Lublin, do który jest tą bazą, tym taką jakby małą ojczyzną, jak to się bardzo często mówi dla osób, które gdzieś jadą, emigrują, bo tak. Też trochę czasu spędziłaś za granicą. Emigracja, tak, dokładnie. Tak. To jest tak, że się tęskni, wraca się, ma się dość i znowu się chce wjechać. Ale kiedy już się zapuszcza korzenie, mi się wydaje, że fajnie jest w miejscu, w którym się zna, które się zna, do którego się wraca. Mamy, nie wiem, niesamowite wspomnienia. Ja teraz mieszkam na osiedlu, na którym się wychowywałam. Tam jest moja podstawówka i za chwilę myślę, moja córka może tu też będzie chodzić, prawda? Jest to takie, fantastyczne. Kiedyś bym powiedziała, Boże, żeby tylko nie wrócić.
A im bardziej się starzejemy, tak to określę, tym bardziej... Dojrzewamy sobie, dojrzewamy. Słuchajcie, dojrzewamy. Chcemy być bliżej swoich. A ja naprawdę mam chęć pokazania, jak smacznie może być w Lublinie, jak może być ciekawie, dlaczego warto tutaj przyjechać. To na koniec pytanie, czy odkrywasz jeszcze, będąc tak mocno związaną właśnie z tym miejscem, z Lublinem, jakieś smaki, czy je odkrywasz na nowo, czy może jakieś nowe połączenia? Zawsze odkrywam na nowo i sądzę, że uwielbiam łączyć smaki. Przede wszystkim przywożąc te smaki ze swoich podróży i łącząc z kuchnią regionalną i regionalnym produktem. Myślę, że zawsze tak będzie. Dobrze, skoro rozmawiamy o sexy kuchni, sexy kolorach, jakie jest najbardziej seksowne połączenie smaków regionalnych tutaj Lublin i okolice? To znaczy ja bym połączyła tak, bym wzięła taki dobrze zrobiony ser biały, nie powiem od kogo, na wypieczonym świeżo chlebie, na domowym zakwasie i polałabym to miodem akacjowym z truflą. Fantastycznie. Z takimi cudownymi smakami z Lublina Was zostawiamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Sylwia, wielkie dzięki. Piąteczka. Dziękuję.